Szczęść Boże, pokój i dobro. Witajcie. Zapraszam Was nad Jezioro Galilejskie w nietypowym franciszkańskim słowie. Jedziemy, albo inaczej, płyniemy. Dziś wyruszymy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich. Znacie tę pieśń, piosenkę oazową, o której mówił święty Jan Paweł II? To ona, jak powiedział, wyprowadziła go na Watykan i przed kilku laty, wspominając dzisiejsze urodziny papieża seniora Benedykta XVI, przed kilkunastu, 17 laty, miałem tę okazję spotkać, minąć bok w bok papieża Benedykta XVI. Pozdrowiłem go krótkim pozdrowieniem po włosku: Siarodato Gesù Christu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. On jeszcze był wtedy kardynałem. Wiecie, co mnie w nim urzekło? Ta delikatność, ta subtelność i to spojrzenie, którego nie zapomnę chyba do końca życia. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko z powodu jego dzisiejszych urodzin, pomódlcie się za niego, otoczmy go wszyscy modlitwą, ale przede wszystkim dlatego, że zobaczcie, co dzisiaj Jezus robi w Ewangelii. Jezus znowu zaraża, czy obdarza, inaczej byśmy powiedzieli, swoich uczniów delikatnością. Lubimy w naszej wierze, w naszym doświadczeniu bycia kroczącym za Chrystusem jakieś gwałtowne ruchy nieraz wykonywać. Już, ja też kiedyś taki byłem, już to trzeba zrobić, już trzeba działać, już trzeba ludzi nawracać. A Jezus mówi langsam, po śląsku Gorol to mówi, powoli. Zaczekaj, nie spiesz się, zatrzymaj. Spróbujmy zatrzymać się w naszym życiu. Spróbujmy dostrzec Chrystusa, to jak do nas mówi, bardzo spokojnie. Po co? Ano po to, żebyśmy nauczyli się też ze sobą rozmawiać. Żebyśmy umieli spojrzeć sobie prosto w oczy. Tak jak kardynał Józef Ratzinger, Benedykt XVI, ta głębia, która z niego wychodziła i wychodzi nadal. Urzekł mnie jeszcze Benedykt XVI swoją abdykacją, żeby zrezygnować z władzy absolutnej w Kościele katolickim, bo przecież papież każdorazowy ma władzę absolutną w Kościele, trzeba być człowiekiem wielkiej pokory, wielkiego zaufania Panu Bogu. Tak jak apostołowie też dzisiaj, kiedy rozmawiają z Jezusem, ufają Jezusowi. A czy ty, czy ja potrafię zaufać Jezusowi? Czy potrafię mimo sztormu, malutki sztormik jest, pojawia się, w moim życiu zaufać Jezusowi? Zaufaj mi, nie bój się, jestem przy tobie. Niech te słowa rozbrzmiewają w naszych sercach, w naszym życiu. Po chłodzie, po zimnie, który teraz jest, przyjdzie kiedyś to ciepło, przyjdzie kiedyś ten spokój, który wypełni Jezus Chrystus. I tego sobie i Wam życzę. Zapraszam Was o 20:00 na koronkę do Bożego Miłosierdzia. W Waszych intencjach można napisać pod tym filmem, obejmiemy też te intencje w tych modlitwach naszych, czy na YouTubie w trakcie naszej modlitwy, czy na Facebooku, na profilach społecznościowych. I zapraszam i proszę, i jednocześnie bardzo Wam dziękuję za to, że tworzymy ten kanał, że dobra nowina gdzieś dociera, żebyście dali suba, czyli subskrybuj z dzwoneczkiem. I teraz Wam błogosławię, abyście byli obdarzeni pokojem, mieli w sobie to coś, co daje On, Jezus Chrystus. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie, nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą. Pozwólmy Panu Bogu działać w naszym życiu. Z Bogiem, trzymajcie się. Szczęść Boże.